Po blisko 11 miesiącach skrzyżowanie Dąbrowskiego z Rydza-Śmigłego wreszcie doczekało się końca prac. W historii łódzkich budów to na pewno jeden z niechlubnych rekordów, bo ta inwestycja trwała dłużej niż budowa łódzkiego tramwaju regionalnego. Ale choć robotników na skrzyżowaniu już nie ma, to nie oznacza to wcale, że kierowcy mogą się tu poruszać swobodnie. Nie oznacza, bo do dziś zachodni wlot pozostaje zamknięty. Trwają odbiory, musimy mieć pozwolenie nadzoru budowlanego, również służb miejskich, tak aby przywrócić stałą organizację ruchu. Tyle, że odbiory trwają tu już ładnych kilka tygodni, bo okazało się, że na budowie nie zabrakło projektowych lub wykończeniowych bubli. Na przykład sygnalizatory w śladzie drogi dla rowerów, co miesiąc temu wskazywała rowerowa Łódź. Dziś, jak widać, część z wpadek naprawiono, ale terminy oddania inwestycji łodzianom wciąż są mgliste. Myślę, że w ciągu kilkunastu dni już ta ulica powinna być ulica Dąbrowskiego, rozszerzanie Dąbrowskiego do Rydza przyznę. Ale nawet wówczas Dąbrowskiego daleko nie pojedziemy, bo w tym roku czeka nas ciąg dalszy budowy. Teoretycznie robotnicy już tu powinni być. Nawet w czerwcu może być podpisana umowa. Ale przetarg, tu niespodzianki brak, jest opóźniony. Ta procedura przetargowa nieco się przedłuża. Mamy jednak nadzieję, że uda się te koperty otworzyć i jak najszybciej rozstrzygnąć przetarg. Opóźnienia przy przebudowie skrzyżowania Dąbrowskiego z Rydza-Śmigłego to i tak nic w porównaniu z tym, co dzieje się przy przedłużaniu Alei Kościuszki. Tu w ostatnich dniach znów termin oddania do użytku tego, przypomnijmy, 200-metrowego odcinka drogi mocno przesunęły się w czasie. Mamy cały czas jakieś nowe niespodzianki, napotykamy na nowe utrudnienia. Tym razem do gry wkroczyło LSI, czyli Łódzka Spółka Infrastrukturalna, która przypomniała sobie o zbudowaniu tu przyłączy. Nowy termin oddania inwestycji do użytku to wrzesień, chyba że znów coś zaskoczy drogowców.